dyskusję. Ja pozwolę sobie. Nie wiem, czy to przyzwoicie. Nie, dlaczego? To jest nie za wybór. Oczywiście w tym sporze są różne stanowiska. To stanowisko, które prezentujemy, jest jedynym pewną trudnością, przed którą nam ksiądz postawił, jest to, że jeśli ksiądz weryfikuje pewne tezy w świetle nauki, to ktoś, kto nie reprezentuje tego stanowiska, mógłby powiedzieć, że to dla niego jest żadna weryfikacja, prawda? Czyli po prostu sposób, w jaki ksiądz przedstawił ten problem, no jest zawężony bardzo, to znaczy ksiądz przyjął pewne założenia, na tych założeniach, na podstawie tych założeń przedstawia problem i stosownie do tych założeń nie weryfikuje, ale myślę, że nawet jeśli ktoś z Państwa nie podziela, mógłby jakieś pytania i wątpliwości odnośnie do sproszonego przez księdza stanowiska zgłosić. Mamy na to 4 minuty w tej chwili, bo już nie zajmę. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo, panie doktorze. Jakby pan powiedział uprzejmie, skąd pan tak, jest? Tak, pan Mikowski, Jakub, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. No, jestem zaskoczony tutaj tą końcową tezą księdza przeciwko adopcji embrionów. Powiem szczerze, że moje intuicje moralne szły w zupełnie przeciwnym kierunku. Dlaczego? Tak czysto z strony medycznej czy biologicznej, dla mnie, patrząc na postawę matki, większym heroizmem jest adopcja embrionu niż adopcja czy nawet urodzonego dziecka. Z kilku powodów. Pierwsze, nie wiadomo, czy to dziecko urodzi się zdrowe. Już po porodzie mniej więcej jest to bardziej przewidywalne. Matka, która decyduje się na adopcję embrionu, decyduje się na okres 9 miesięcy ciąży. Co więcej, embrion, który jest odmrożony, ma też większe ryzyko wad wrodzonych i tak dalej. Generalnie uważam, że to jest większy heroizm nawet niż właśnie adopcja już urodzonych dzieci. A w ogóle to jeszcze takie pytanie też do księdza, bo adopcja to jest jedna jakby z propozycji rozwiązania w ogóle kwestii nadliczbowych embrionów. I uważam, że to nie jest propozycja, która może być całościowym rozwiązaniem tego problemu, tylko jakimś marginalnym. Jaka jest propozycja Kościoła na całościowe rozwiązanie tego problemu nadliczbowych embrionów? Albo księdza intuicja moralna. To znaczy, jaka jest moja intuicja moralna? No. Jak? Ja bym powiedział tak, te zdania o absurdalnym losie i o braku godziwego rozwiązania są prawdziwe. Po prostu ja też powiedziałbym, nie wiem, w którym kierunku się ruszyć. Wiem, co ewentualnie należałoby zaprzeczyć. Tu chodzi o moją intuicję. Jak mnie ktoś pyta, to co, masz sumienie, żeby rozmrozić na przykład. Już tutaj brak podjęcia decyzji w tej sytuacji skutkuje tym, że embriony znajdują się w tym stanie. Ja bym powiedział tak, że to jest trochę tak, że zrobiono coś, a później się pyta Kościół, co Kościół na to. A to dlatego, że Kościół chce zabierać głos. Znaczy, no, ja bym powiedział tak, że Kościół odnosi się do tych, którzy chcą rzeczywiście Kościoła słuchać. Natomiast mówię, stawia się pewien fakt, później dopiero się pyta, a co wy na to? No i to znaczy mówię, najpierw pojawiają się embriony. Oczywiście gdyby przestrzegać zasad, które Kościół głosi, to by ich nie było. Pozwolę sobie wtrącić, że my tutaj, jeśli bierzemy oczywiście różne poglądy pod uwagę, to nie tylko dlatego, że Kościół tak głosi, bo nas interesuje argumentacja, prawda? Zjazd ma charakter filozoficzny. Ja nie chciałabym, żeby ksiądz myślał, że ja w tej chwili neguję to, co ksiądz powiedział. Tylko istotne dla nas jest argumentacja, ponieważ my możemy reprezentować skrajnie różniące się opcje, ale możemy się na punkcie wielu argumentacji spotkać. Tak. Ja dlatego zaczęłam od tego, że w momencie, kiedy ksiądz mówi, bo tak, ja mówię, to tak głosi, no to po prostu we mnie powstaje pewien niedosyt, stawiam pytanie, dlaczego? Poza tym, ksiądz jako istota myśląca też zadaje sobie pytanie, dlaczego, a pan doktor Pawlikowski najwyraźniej trochę dociska księdza do muru. Również zadaje sobie to samo pytanie. Nie ma tego, ale proszę powiedzieć, co? Pani, przepraszam, zaraz tylko pani profesor się zgłaszała najpierw tutaj, dobrze? Pytania. Myślę, że problem polega na tym, że niektóre z argumentów, które ma Kościół przeciwko prewencji wspomaganej, są zrozumiałe dla kogoś, kto jest na przykład nie wierzy, a inny nie. Większość z argumentów, szczególnie te przeciwka eksperymentalnej dotyczących zewnętrznego, technicznego regulowania i niezgodności z naturą małżeństwa, nie są przyjmowane i nie są zrozumiałe. One są zrozumiałe tylko na gruncie
teorii znaczy katolickiej, to nie małżeństwa. One są, ja myślę, że to jest pewna antropologii. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, która wydaje mi się ważna, a której właśnie zupełnie nie ma z tej perspektywy. Przy adopcji embrionów nie chodzi tylko o życie embrionów, jest jeszcze kobieta, która nie wierzy w embrion. My nie mamy w Polsce rozwiązań prawnych dotyczących migracji, ale Towarzystwo Ginekologiczne w jednym ze swoich dwóch opinii na temat zasad niechodzimy zadania przenoszenia do organizmu kobiety embrionu, którego żadna komórka nie jest małżeńska, znaczy ani od mężczyzny, ani od kobiety. Znaczy nie w tym sensie heterologiczne, że jedna część jej, a druga obcego, tylko w ogóle obcy. Mówię, że w takiej sytuacji medycyna nie chce z tym mieć nic wspólnego, proszę, adopcja normalna, bo dziecko jest biologicznie obce. Także to jest też kwestia etyki teraz lekarskiej. Co lekarz powinien robić? Nie wiem, czy ksiądz chciałby się, bo jeszcze pani widziałam, że się zgłaszała, ale więcej pytań, przepraszam, nie możemy, przepraszam, nie możemy sobie pozwolić, żeby kolejnemu z państwa nie zabierać. Nazywam się Kurdubska Natalia z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Chciałam powiedzieć, że jestem z katedry logiki, także nie jestem związana z żadnym zakładem etyki. I mam takie pytanie już nawet dotyczące samego tego pytania. Czy tak postawione pytanie, czyli tak czy nie dla adopcji embrionów, odpowiedź tak, tak naprawdę pociąga za sobą odpowiedź, że jesteśmy przeciwko ogólnie in vitro, tak? Znaczy, czy to jest dobra taka intuicja, taki trop, w sensie, że tak naprawdę to pytanie jest już jakby pochodną pytania tak albo nie za... To znaczy, na pytanie tak czy nie, jeśli chodzi in vitro, to pytanie mamy rozwiązane. Właśnie, natomiast jest owoc in vitro, jakim są embriony naliczbowe i tu po raz kolejny trzeba by postawić pytanie tak czy nie. Czytałem sporo i myślałem sporo, to znaczy to nie jest tak, że stanowisko rodzi się prawda, w związku z kongresem, ale jak się posłucha, są przynajmniej ze dwie książki, tam są seria artykułów za jedną i za drugą opcją. Teraz jak się przeczyta jedno i drugie, no to trochę czułem się jak ten Salomon, który chce to dziecko rozciąć na dwie części. Wtedy może będzie jakaś reakcja, ale przynajmniej, no jeśli nie pojawi się jakaś inna, powiedziałbym, argumentacja, zawsze ktoś może z czymś jeszcze wyjść, no to ja bym powiedział tak, no ja powiedziałem nie. Powiem tak, że z komentarza, który był dany przy ogłaszaniu tego ostatniego dokumentu Ines Persone, też prezentujący ten dokument powiedział, że raczej nie. Ale nie ma jeszcze, gdyby chciano powiedzieć jednoznacznie nie, to ten dokument by to powiedział. Znaczy zostawił furtkę, można powiedzieć, do dyskusji. Kończąc, przepraszam, że musimy przerwać ze względu na następne prelegenta, ale jest to jeden z podstawowych, najczęściej dyskutowanych problemów w bioetyce. Wiadomo, że sytuują się jakieś dwa odrębne stanowiska. Prawdopodobnie one będą się ścierać ze sobą tak długo, jak długo istnieje bioetyka, a problem jest trudny, bo problem jest nabudowany na już istniejących problemach. Poza tym, jeżeli bronimy życia, no to w tym momencie stwierdzenie, że nie chcemy adoptować tego zarodka, wydaje się być kontraproduktywne, no bo skoro nie, a jest szansa, to dlaczego nie? I z tego względu akurat ta argumentacja w tym miejscu jest trudna. Chociaż oczywiście chciałam zwrócić uwagę, wiemy doskonale, że w ten sposób nie rozwiążemy problemu tych zarodków, można by powiedzieć, no ale czy jeśli jakiejś części nie da się uratować, dlaczego nie? No i tu właśnie zaczyna się cała dyskusja, jak się coś pojawia raczej nie, to wydaje się być to wkrótką, dlatego że można mieć takie stanowisko, można mieć takie, ale musimy zmienić temat zdecydowanie.